Przed nami zadanie z naszego portalu, więc tak, mamy taką funkcję wymierną. W liczniku mamy ax do n plus bx do piątej plus 36, a w mianowniku cx do m minus dx kwadrat plus 9, gdzie m i n, czyli te wykładniki, to są liczby całkowite, natomiast a, b, c i d, no to są jakieś nieznane liczby. No i na podstawie tych informacji musimy rozstrzygnąć, który z poniższych wykresów może być wykresem tej funkcji f od x. No mamy tutaj cztery wykresy, musimy wybrać właściwy, przy czym możemy wybrać tylko jeden. Więc zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. No dobrze, ja tutaj sobie skopiowałem, spróbujemy rozwiązać to zadanie tutaj, a potem sprawdzimy odpowiedź. No więc wydaje się, że tu nie mamy wiele informacji, prawda? Nie wiemy, no ani o miejscach zerowych nic nie możemy powiedzieć, na przykład licznika, ani nie możemy powiedzieć o miejscach zerowych mianownika, czyli asymptoty i tak dalej. Wszystko to zależy od tych nieznanych stałych. Zresztą tutaj wygląda, że te funkcje nie mają żadnych asymptot. Tutaj no te na przykład są parzyste. No mogłoby się tak zdarzyć pewnie, że te funkcje są parzyste. Na przykład jak b jest 0, prawda, n jest parzyste i m jest też parzyste, no to dostaniemy funkcję parzystą, prawda? Czyli to parzystość na pewno nie rozróżni tutaj tych dwóch funkcji. No podobnie o miejscach zerowych też nie możemy wiele powiedzieć, dlatego że nie znamy ani a, ani b. Natomiast oprócz tych różnych nieznanych stałych mamy dwie liczby, prawda? 36 w liczniku i 9 w mianowniku. To są rzeczy, które są konkretne, niezmienne tutaj. No i zastanówmy się, czy one nam coś mówią. Czy te liczby nam coś mówią, niezależnie od tego, jak jest m, n, a, b i c. No i rzeczywiście one mówią, prawda? Bo one mówią, że jak x, za x podstawimy 0, prawda? To one mówią, że te wszystkie funkcje, niezależnie od tego, jakie jest m, jakie jest n, jakie są te współczynniki, wszystkie te funkcje dane tymi wzorami mają jedną wspólną cechę, mianowicie ich wartość w zerze, prawda? F od zera. Jak podstawimy x równe 0, no to wszystko, prawda, tu jest a, to niezależnie od tego, jakie jest a, b i tak dalej, to jest 0 plus 0 plus 36 podzielone przez 0 minus 0 plus 9. Wobec tego to jest 4. Czyli niezależnie, jak mówiłem, od tych wszystkich współczynników, ta funkcja ma jedną podstawową własność wspólną dla wszystkich tych, ta rodzina funkcji może, ta rodzina funkcji numerowanych tych a, b, c, d, m i n, wszystkie funkcje z tej rodziny mają wartość w zerze taką samą, mianowicie 4. No i zobaczmy, czy ta informacja wystarczy nam, aby tutaj rozstrzygnąć, który z tych wykresów. No tak, ten wykres ma w zerze wartość 4, ten nie, a ten ma minus, też nie. Aha, no dobrze, to znaczy tylko jeden z tych wykresów ma wartość w zerze 4, tylko jeden może być wykresem funkcji, która jest dana tym wzorem, no, czyli innymi słowy, może się zdarzyć, że a, b, c i d tak będą dobrane, że ta funkcja, że to będzie wykres tej funkcji. No w każdym razie te trzy na pewno nie mogą być wykresami tej funkcji, wobec tego zostaje nam tylko punkt a, czyli a, tak, i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.